Ej, ale dlaczego blurujesz? Na jednym z ujęć możemy zobaczyć białą torbę. Logiem mojego kanału jest stówka. Szczerze mówiąc, ja bym się nie odważył takiego logo używać. No i tutaj na Tauronie wyświetla się 100 lat dla ciebie. Weronika w tej całej przezorności myśli, że nikt k***a nic nie zabezpieczy. Bo wtedy jak przyklejemy te naklejki, to będzie wiadomo, że to ode mnie. Napisałem do wujka Łukiego właśnie odnośnie tej sytuacji z Wersow. Ja myślałem, czy ja będę ciebie bronił w sądzie, jakby był jakiś przypał. Mimo upływu czasu nie cichnie afera wokół Wersow, która nielegalnie skorzystała z loga autorstwa francuskiego artysty Differently. Nagłośniona przez Wardęgę sprawa przybrała nowe oblicze po odpowiedzi Weroniki, która próbowała się obronić, a w finale jeszcze bardziej się pogrążyła. Wiecie, jak to jest. Studiując prawo, ja nie jestem jeszcze prawnikiem, ja nie mogłam wiedzieć o wszystkim. Aktualnie wszyscy skupili się na logo, które wyświetla się na starych filmach Wersow, a tymczasem okazuje się, że było ono również używane na jej naklejkach, torbach, a także na telebimach podczas dużych wydarzeń. Gdzieś w tym wszystkim pojawił się również wątek wujka Łukiego, który mimo, że jest uznawany za ojca ekipy, to odciął się od afery z Wersow. Patrząc na to całe zamieszanie, internet czekał na kolejny ruch ekipy w tej sprawie, a tym bardziej, że Wersow zapowiadała, że poinformuje fanów, jak tylko skontaktuje się z francuskim grafikiem. Tymczasem bez żadnej zapowiedzi, bez żadnych słów wyjaśnienia, stare filmy werki zostały edytowane, a miejsce z logo podkradzionej Sowy zostało zablurowane. Ej, ale dlaczego blurujesz? Przecież na Shutterstocku legitną licencję wykupiłaś. Chodzi? No i teraz ciekawa tutaj sytuacja zachodzi, no bo co? Francuz pozwie Weronikę, Weronika mówi, ale to nigdy nie było u mnie na kanale. Masz jakieś dowody? Masz dowody, że to było na kanale? No i później Soko, jak nie ma dowodów, no to jak ma coś zrobić? Ale... Jest to co najmniej dziwne, a dosadnie mówiąc totalnie głupie zachowanie Wersow, która dopiero teraz zdecydowała się na ten krok. Mówię o tym w ten sposób, bo przecież w swojej odpowiedzi informowała, że zakupiła od losowej osoby prawa do podobnego logo na stronie Shutterstock. W teorii miała to być jej linia obrony i argument do negocjacji z francuskim artystą, a w praktyce wyszło na to, że po pierwsze, Wardęga udowodnił, że jej licencja nie pozwalała na korzystanie z grafiki jako logo, a po drugie, grafika została usunięta z serwisu prawdopodobnie dlatego, że była kradziona. A lewa licencja rozszerzona, którą wykupiłaś, nawet gdyby jakimś cudem okazała się legitna, to i tak nie daje ci praw do używania grafiki jako loga. Żeby zdobyć taką licencję, musiałabyś dostać licencję niestandardową. Przez jakiś czas w sieci krążyła teoria, że Wardęga zakupił prawa do logo na terenie Polski, ale ostatecznie zostały one zdementowane przez samego zainteresowanego. Okazało się, że Sylwester prowadzi negocjacje z Differently, zaproponował mu konkretną kwotę i czeka na odpowiedź. Co ciekawe, przywódca Watachy zasugerował, że być może francuski artysta jest w stałym kontakcie z prawnikiem i szykuje mocny ruch w stronę Wersow. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że na nic zdało się zacierać śladów przez Weronikę, czyli blurowanie logo na filmach, bo Sylwester zabezpieczył jej stare materiały aktem notarialnym. Żeby takie coś zabezpieczyć, że to faktycznie było na tym kanale, że ktoś dane słowa powiedział na danym kanale, że ktoś to opublikował, no to się idzie do notariusza i notariusz to potwierdza, robi akt notarialny. Weronika w tej całej przezorności myśli, że nikt k***a nic nie zabezpieczył. W materiale Wardęgi pojawił się wątek wykorzystania kradzionego logo Sowy na pierwszej wizualizacji kosmetyków Wersow. Faktycznie w sieci można znaleźć archiwalne zdjęcia, gdzie na opakowaniu widnieje stare logo. Ostatecznie zostało ono podmienione, bo albo firma produkująca kosmetyki, albo wujek Łuki zwrócili uwagę, że nie mogą korzystać z logo Wersow, bo nie ma do niego praw. Okazuje się, że to nie jedyny przykład na to, że Weronika wykorzystywała skradzioną Sówkę w innych miejscach niż animacja logo na filmie. Pod koniec 2019 dogadywałaś współpracę z marką kosmetyczną. Pierwszy wzór opakowania zawierał stare logo. Można je znaleźć w materiałach archiwalnych z Allegro czy sklepu Hebe. Zostałaś poinformowana wtedy, że musisz mieć do loga licencję, dlatego je zmieniłaś i później na pudełkach widniało już nowe. Zacznę od najlżejszego przykładu, bo w co najmniej dwóch starych filmach Wersow możemy dostrzec torby z nadrukowanym, kradzionym logo. Oba nagrania są z 2019 roku, jeszcze zanim Werka rozpoczęła proces zabezpieczania swojego nowego logo. Na jednym z ujęć możemy zobaczyć białą torbę, a na kolejnym czarną torbę z charakterystycznym nadrukiem. Również w 2019 roku Weronika wrzuciła na swój kanał rozmowę z Fusialką, która została nagrana w studiu Wersow. W tle za dziewczyny możemy zobaczyć neon, który, nie uwierzycie, również jest w kształcie skradzionego logo. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś jest ze mną Kasia. To były lekkie przykłady, natomiast teraz przejdę do tych ciekawszych. Swego czasu Wersow organizowała konkurs we współpracy z firmą Wawel. Jedną z nagrod były specjalne boksy ze słodyczami, które Weronika postanowiła wzbogacić o naklejki z kradzionym logo. I tutaj już zapala się czerwona lampka, bo co prawda nie sprzedawała ona bezpośrednio tych naklejek, ale ostatecznie stały się one bonusową zawartością nagrody. Cześć, dzień dobry! Właśnie spakowałam dla Was paczuchy. A dla kogo? Dla zwycięzców konkursu organizowanego razem z marką Wawel. Taką jedną otrzymać na przykład? Byku, teraz dieta. Bo wtedy jak przyklejemy te naklejki, to będzie wiadomo, że to ode mnie. A tak to co ci ludzie mogliby się bać, co otworzyć.
Co najlepsze, menadżer Wersow Krzysztof Misiałkiewicz pomagał jej w przygotowaniu tych paczek, więc zakładam, że wówczas, czyli w sierpniu 2019, jeszcze nie byli świadomi problemów z logo. Tutaj przypomnę, że Werka rozpoczęła proces rejestracji swojego nowego znaczka w Euipo dopiero kilka miesięcy później, czyli w grudniu 2019. Czy to prawda, że będziesz bronić osobę w sądzie w różowych włosach? Chyba nie, raczej nie. Znaczy, jeżeli się coś takiego zdarzy, to jakby inaczej, ja w ogóle nie powinienem dopuścić, żeby taka sytuacja miała miejsce. Ej, ja źle zrozumiałem to pytanie. Jak zrozumiałeś? Ja myślałem, czy ja będę ciebie bronił w sądzie, jakby był jakiś przypał na przykład. Aha, nie. W tym sensie. Nie. Pozostając przy roku 2019, Fris postanowił sprawić Wersow wyjątkowy prezent, który był ściśle związany z imprezą Mita. W zasadzie były to dwa prezenty i żeby zachować skalę, zacznę od tego drugiego. W trakcie wydarzenia Weronika zeszła ze sceny, a w tym czasie Fris z resztą ekipy poinstruowali publikę, w jaki sposób mają świętować urodziny Werki. Na telebimie nad ich głowami pojawił się zapis całego planu, a obok niego skradzione logo Sowy. Otwieramy Mito! Słuchajcie, właśnie menadżer Wery ją zabrał w miejsce, gdzie nie będzie słyszała sceny. Dzisiaj Weronika ma urodziny. I teraz wisienka na torcie, bo jeszcze przed imprezą Fris padł na pomysł, aby uczcić urodziny swojej dziewczyny w widowiskowy sposób. W tym celu wynają powierzchnię ogromnych ekranów LED-owych okalających Tauron Arenę w Krakowie, na których wyświetliły się życzenia dla Wersow oraz skradzione logo. Nie wiem, kiedy to oglądacie, ale dla nas jutro są urodziny Wery i mamy dla niej kilka prezentów przygotowanych, między innymi na całej Tauron Arenie w Krakowie będzie wyświetlany napis 100 lat Werka. Chodź tam. Co? Serio? Ale kozak. No i tutaj na Tauronie wyświetla się 100 lat dla ciebie. Ale fajnie. Kto to zorganizował? No my. Pimsówki! No i pięknie, kobieta. Pięknie, dziękuję bardzo. Opisałem to wszystko, żeby pokazać, że Wersow korzystała ze starego logo Sowy w znacznie szerszym zakresie niż tylko animacja na filmach. W tym momencie, jeśli chce być konsekwentna, to powinna przejrzeć wszystkie stare materiały i zablurować również sceny, o których wspomniałem. Pytanie tylko, czy to w ogóle ma sens, bo przypomnę, że Wardenga kontaktował się z Differently w kwietniu tego roku, w związku z czym autor oryginału miał czas, żeby zabezpieczyć notarialnie filmy, na których Wersow wykorzystywała jego pracę. A nawet jeśli jakimś cudem nie dał rady, to zapewne zrobił to Sylwester, więc po co teraz blurować animację? Jedyne wytłumaczenie, jakie przychodzi mi do głowy, to że Weronika dogadała się z francuskim artystą i jednym z warunków było usunięcie logo z filmów. Ciężko mi uwierzyć w tę wersję, bo gdyby tak było, to zgodnie z obietnicą powinna najpierw nagrać story, z którą informuje fanów o odpowiedzi Differently i dalszym rozwoju sprawy. A tak, wyszło na to, że została przyłapana na zacieraniu śladów. Logiem mojego kanału jest Sówka. Na ciekawy pomysł wpadł Marcin Mazur, tak, ten od afery z filmem o Natsu i dramy z Nitro, bo skontaktował się z rzecznikiem patentowym Mikołajem Lechem, który skomentował dramę z logo Wersow. Bezpośrednio na jego kanale pojawiła się obszerna analiza starego i nowego logo Werki. Już na początku zasugerował on, że prawdopodobnie grafik projektujący nową wersję Sowy zbyt mocno zainspirował się oryginałem. Film Wardengi z odpowiedzią wskazuje, że teoria ta nie jest tak daleka od prawdy, bo wspomniał on o grafiku Mateuszu G, z którym współpracowała Wersow i który to miał za zadanie na tyle, na ile to możliwe, skopiować stare logo. Dobry, ja nazywam się Mikołaj Lech i jestem rzecznikiem patentowym. To jest taka sytuacja, kiedy ja domyślam się, co tutaj zaszło. Otóż nasza influencerka po prostu odezwała się do grafika, pokazała mu to logo i powiedziała: stwórz mi coś w tym stylu, ale tak, żeby nie naruszać praw autorskich. Droga Weroniko, twierdzisz, że nie wiedziałaś i myślałaś, że ukradzione logo możesz używać legalnie. To powiedz mi, dlaczego w 2019 roku zaniosłaś omawiany rysunek do grafika, do Mateusza G, i zleciłaś mu, by przerobił go tak, by nikt się już nie przyjebał. To dopiero początek analizy pana Mikołaja, a im dalej w las, tym gorzej dla Wersow. Zgodnie z jego opinią, stare i nowe logo Werki mają zbyt wiele elementów wspólnych, czyli innymi słowy, są do siebie zbyt podobne. Pomijając kwestię samego stylu jednej kreski i pozycji Sowy, czy też ogólnego sposobu przedstawienia jej zarysu, osobiście zwróciłem uwagę na jej łapy. W oryginale, zgodnie z anatomią Sowy, kreska obrazująca pazur jest skierowana do przodu. Natomiast w wersji stworzonej dla Wersow kreska jest skierowana do tyłu, co kompletnie nie ma sensu. Oczywiście wiadomo, że grafik zdecydował się na taki krok, żeby wykazać pewne różnice i nie zostać posądzony o plagiat, ale nie zmienia to faktu, że tak na logikę to głupie. Szczerze mówiąc, ja bym się nie odważył takiego logo używać, bo moim zdaniem jest to po prostu bardzo ryzykowne. Ja muszę szczerze powiedzieć, że chyba nie bym miał reprezentować kogoś w sądzie, to wolałbym to tutaj wybrać stronę francuskiego grafika. No dobra, ale tak gadamy o tym logo, ale co tak naprawdę grozi Wersow za korzystanie z grafiki, do której nie ma praw? Tutaj również uzyskaliśmy odpowiedź od pana Mikołaja, który jasno nakreślił, że w przypadku, gdy sąd uzna Werkę za winną, to delikatnie mówiąc, ma przejebane. I nie chodzi tylko o odszkodowanie za bezprawne korzystanie ze starego logo, ale
autor oryginału mógłby również zażądać zaprzestania korzystania z nowego logo, a nawet mógłby spróbować unieważnić je w EWIPO. Zakładając ten scenariusz, byłby to potężny cios dla Versov, bo przecież na tym znaczku bazuje cały jej merch, a także współpracy z firmami produkującymi kosmetyki. Właśnie dlatego uważam, że Weronika za wszelką cenę powinna dogadać się z francuskim artystą, bo eskalacja tego konfliktu zdecydowanie nie jest jej na rękę. Co prawda zakupienie odbicia lustrzanego logo na Shutterstock od losowej osoby ciężko odebrać jako chęć pojednania, a zdecydowanie bardziej jak cwaniactwo, ale być może nie wszystko stracone. Jeżeli sąd uznałby faktycznie, że mamy tutaj do czynienia z naruszeniem praw autorskich, no to poza oczywistą sytuacją, czyli tym, że twórca tego logo mógłby zażądać odszkodowania za bezumowne korzystanie z identycznego logo, mógłby również zakazać posługiwania się tym nowym logo oraz, co myślę, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, mógłby również próbować unieważnić znak towarowy, bo okazuje się, że Verso zarejestrowała swoje logo zawierające w sobie właśnie tą charakterystyczną sowę jako unijny znak towarowy. Patrząc na to wszystko, zacząłem się zastanawiać, jak to możliwe, że Verso, topowa polska influencerka, popełnia tak głupie błędy. Jak to możliwe, że mając takie środki i tylu ludzi do pomocy, aktualnie znajduje się w tak beznadziejnej sytuacji. Cały czas gdzieś z tyłu głowy siedział mi wątek z wujkiem Łuki, który Weronika poruszyła podczas słynnego wywiadu Vibrosu. Stwierdziła ona wprost, że Łuki od początku nie przepadał za jej osobą i vice versa, a cały konflikt dotyczył Friza. Wiesz, z Łukaszem ja nigdy nie miałam super relacji, zawsze był za mnie wrogo nastawiony, bo zawsze wiedział, myślał, zawsze właśnie wiedział, że on wie najlepiej i on myślał, że ja chcę skrzywdzić Karola i go w jakiś sposób wykorzystać, a ja myślałam tak o nim. Nie, on na pewno w tych bankowościach, on na pewno cię oszukuje, on na pewno nie jest do ciebie szczery w tym, a on słyszał drugą. Nie, dziewczyna na pewno cię chce wykorzystać, on na pewno nie jest tą tylko i wyłącznie z miłości. Przy okazji aktualnej dramy nastąpiła swego rodzaju kontynuacja tego wątku i mam tu na myśli film Porozmawiajmy, gdzie z całej ekipy to właśnie wujek Łuki był osobą wypytującą Werstow o szczegóły skradzionego logo. Mało tego, w pewnym sensie docisnął Werkę do ściany, mówiąc wprost, że dużo wcześniej informował ją o problemie z logo, a mimo to nie podjęła odpowiednich kroków. Prawda jest taka, że nie musiał tego mówić, mógł przemilczeć ten wątek i nikt by o tym nie wiedział, ale z jakiegoś powodu zdecydował się to poruszyć. Przecież nawet wujek Luki cię pogrąża i twierdzi, że gdy dowiedział się, jakiego logo używasz, to przecież sam zwracał wam uwagę, że musicie to logo wykupić. Pamiętam, że kiedy dowiedziałem się o tym logo, to jakby zgłosiłem tą sprawę do Krzysia i on zgłosił ją do ciebie. Pytanie jest, dlaczego wtedy ta licencja została wykupiona? Pewną klamrą tego wątku jest komentarz wujka Łukiego, którego udzielił Bogzelowi i który to został przedstawiony na kanale Aferki. Łuki zapytany o dramę z Verso wprost stwierdził, że nigdy nie odpowiadał za jej poczynania. Nieco to kłóci się z wypowiedzią Weroniki, która w jednym z filmów serii Czy to prawda, że, w którym gościem był jej aktualny menadżer zwany Krzychu, stwierdziła, że niegdyś to właśnie wujek Łuki pomagał jej w ogarnianiu spraw i współpracy z agencją. Dodam również, że napisałem do wujka Łukiego właśnie odnośnie tej sytuacji z Verso i wujek Łuki odpowiedział mi. Tak, to są dwa zdania, a mianowicie ja nigdy nie miałem wpływu i nigdy nie odpowiadałem za Werkę. Czy to prawda, że Kamil tak, jest twoim menadżerem od początku? Nie jest okay. Moim menadżerem od początku z tego względu, że wcześniej nie miałam menadżera, ale w większości takich menadżerskich czynności trochę wykonywał wujek Łuki, który dbał też o mój wizerunek, o moje interesy, no i też miał bezpośredni kontakt z agencją. I teraz zwróćcie uwagę na jeden ważny aspekt. W wywiadzie u Vibrosu Verso powiedziała, że miała spinę z Łukim i dopiero jak zaczęła współpracować ze swoim menadżerem Krzychem, to zrozumiała, że wujaszek nie jest taki zły. To oznacza, że do czasu zerwania współpracy z Łukim nadal miała do niego pretensje. I tutaj rodzi się pytanie, czy faktycznie Verso zatrudniła nowego menadżera, bo Łuki nie miał czasu, aby zająć się jej sprawami, czy może ich relacja była na tyle napięta, że wolała współpracować z kimś innym? Czy to prawda, że ciężko jest być menadżerem Werki? To jest dobre pytanie. Jakby nie patrzeć, jest to co najmniej dziwne, że wujek Łuki, uznawany za ojca sprawującego pieczę nad ekipą, odciął się od afery z Verso. To tylko moja interpretacja, ale mam wrażenie, że w ten sposób pokazał, że sam ma dość dram związanych z Weroniką, a być może nie zgadza się z decyzjami, jakie podejmuje wraz z menadżerem. Fakt faktem, działania Werki mają wpływ na opinię o całej ekipie, która ostatnio zaliczyła kilka wpadek i ewentualne przepychanki w sądzie o logo zdecydowanie nie są im na rękę. Wiecie, są kontrowersyjne sytuacje, które można obrócić w taki sposób, że jeszcze wychodzi się na plus, ale moim zdaniem to nie jest jedna z nich. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw komentarz o treści Sowa i tutaj wyjątkowo zapraszam was do obserwowania mojego profilu na Twitchu, gdzie będę streamował dwa razy w tygodniu. Link w opisie i do zobaczenia w kolejnym filmie albo na live'ie. Coraz bardziej dążę do tego, żeby siebie zaakceptować tak jak jestem, ale uważam, że to nie jest nic złego w momencie, kiedy mogę ten kompleks zniwelować właśnie sposobem medycyny estetycznej, wiesz. Pogódź się z tym, jak wyglądasz, jeżeli nie masz na to wpływu. Czyli na przykład, jeżeli masz, tak jak kiedyś wam mówiłam, masz brązowe oczy, a zawsze masz oczy niebieskich, nie zmienisz tego. Doceń, że masz brązowe i że w ogóle masz wzrok. Chociaż i tak się zmieniłaś względem tego, jak wyglądałaś 2 czy 3 lata temu, oczywiście, nie? Że tak, wiesz, jak ja oglądam swoje zdjęcia i patrzę, że no ważyłam, myślę, że 8 kg plus i gdzieś tam nawet moja twarz się zmieniła.